Piotr, chyba się zakochałem. Co? Co ty gadasz, tato? Poważnie ci mówię, bo czuję takie motyle w brzuchu. No co ty robisz, człowieku? No czy... No co za debil? Ja bez jego chcę tu udawać. I dobrze ci tak. Jak to nie będzie naprawione, to cię... Piotr, a teraz zagadka. Tu jest 10 litrów ropy, a tu jest 10 litrów wody. Ile to będzie razem? 20 litrów. Bardzo dobrze, Piotr. To będzie 20 litrów, ale ropy. Ała! Kurwa! Co pan robi? Aż ty, Hanie, ty mamusia miała rację. Ty, dziadu, ty normalnie bez serca. Halina sąsiada to się we mnie podkochuje. Jak bum, cyk, cyk. Janusz! O kurde, jakie kształty, maliny. Janusz, to na święta! Kto tam? Sanepid! O kurwa! Grażynka, wolałabyś, żebym wypił jedną, drugą piwa, czy trzy czwarte? Jedną, drugą! Po samym sikaniu nie trzeba spuszczać wody. Ale piękna linia nadwozia. Tył to chyba ładniejszy niż przód. O, Piotr, szybko! Tam za zakrętem ich zgubimy! Piotr, poczekaj na ojca! Poczekaj na ojca! Kurwa, niezła promocja musi być w jakimś hipermarkiecie, jak tak ludzie szybko biegną. Tylko ciekawe, co jest w promocji, no? Kurwa, ale bydle. Kurwa, ale bydle. Kupiłem ci tego batonika, co tak bardzo lubisz, tylko chciałem sprawdzić, czy nie jest popsuty i tak jakoś całego zjadłem. Ale mam coś lepszego. Janusz, siedzisz cały czas za robotę, byś się jaką wziął. Wiem, że udajesz, że nie słyszysz. Kilometra poznam to twoje mlaskanie. Mieliśmy jechać do sklepu firanki kupić. Miałeś w piwnicy posprzątać. Dlaczego noży nie naostrzyłeś? Piotr! Jabłka darmowe. Darmowe jabłka, zapraszam. Dzień dobry, witam szanowną urzędniczkę. Chciałbym zdobyć certyfikat dla mojego produktu. Tato, może przestać się wygłupiać? Rozumiem, w tym kraju nie ma nic za darmo. Proszę bardzo, czekoladkę dla miłej pani. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Dziękuję. Znalazła się. Dekoratorka wnętrz, kurwa. Poczekaj ta! Chodź, napijemy się jeszcze! Masz 325 nieodebranych połączeń od mamy. A są jakieś SMS-y? No, 85. To przeczytaj, bo my teraz z wujkiem się odkażamy. No ale tu są naprawdę bardzo brzydkie wyrazy. A jak opuścisz brzydkie wyrazy, to co pisze? No zostaje twoje imię i wykrzykniki. Dostajesz ode mnie wolne. Kurwa, ale super. Przepraszam panowie, co wy tutaj robicie? Piotrze, pokaż pismo. Masz 10 minut na opuszczenie mojej rezydencji, albo możesz zostać moim lokajem. Ale Jack był głupi przez całe życie. Przecież ja się tak znam na piłce, że w ciemno obstawię wyniki meczów i wygram kupę kasy. I teraz tak, jak Wisła Płock strzeli w meczu z Legią 11 bramek, w tym 4 zza połowy, będzie 10 żółtych kartek w pierwszej połowie, a liczba autów przewyższy liczbę podań i kiedy w 12 minucie ktoś na go wbiegnie na murawę, to z 5 zł wyjmuje 25 tysięcy. Coś ty kurwa powiedział? Ja ci pokażę. A co cię to obchodzi? No to chodź. Zaraz. Janusz, czyś ty zwariował? Przecież jest kwarantanna, poza tym galerie są pozamykane. Jak chcesz, Grażynka, jak chcesz. Tylko żeby potem nie było, że ja ci nie chcę nic kupować. Brawo, Zyziu, dobry piesek. Kurde, Grażynka. Dwa razy, żem zemdlał w tej masce w sklepie. Ledwo mogłem oddychać. Jakżem już wychodził, podeszło do mnie dwóch zboczeńców. Pokazywali mi kajdanki. Pytali, czy jestem uległy, czy jem samo masło, czy kurwa sadomaso. Nie, Grażynka. Ja już nigdzie nie się nie ruszam. Zostaję w domu. Bez problemu, bez pomiaru, bez faktury, słucham. Urząd Skarbowy? A ile tam jest okien? To nie o okna chodzi? O kurwa.
Chyba czas się zmywać z Warszawy.